Chwała Jezusowi Chrystusowi, na imię Grzegorz. Przyjechałem z Konstantynowa koło Łodzi. I to jest wielki przywilej tu stać, podzielić się świadectwem, jak wielką łaskę miłosierdzie okazał mi Jezus Chrystus, jak się nade mną zlitował, jak wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Ja urodziłem się, z rodziny katolickiej pochodziłem, moja mama się nawróciła, jak byłem małym dzieckiem. Ja o Bogu, od dziecka słyszałem o Panu Jezusie. Nawet Biblia w domu leżała na stole, ale jak byłem mały, mama mnie teraz rękę brała, jeździłem z mamą do zboru pełny Ewangelii, do Łodzi. Kiedy skończyłem szkołę podstawową, zacząłem chodzić do szkoły zawodowej, bunt okazał się w moim sercu, nie chciałem chodzić do kościoła, nie chciałem mamy słuchać, rodziców. Jakąś tam braką zawodówkę skończyłem i ciągłem je po prostu do świata. Koledzy, tańce, dyskoteki i alkohol się pokazywał i wpadłem w alkoholizm. Ożeniłem się młodo, miałem 23,5 roku, jak się ożeniłem. Przyszedł na świat syn, nie potrafiłem być ani mężem, ani ojcem. Po prostu jakąś pracę miałem, co zapracowałem to tyle, na ile tam dom przynosiłem. Resztę było na tak zwane cele reprezentacyjne dla kolegów. Moją rodziną byli koledzy, towarzystwo, alkohol. Tam był alkohol, tam się dobrze czułem. Gdzie nie było alkoholu, tam się nie czułem dobrze. Po 8,5 roku przyszedł na świat drugi syn. Tu jest dzisiaj ze mną Paweł, teraz kończy 25 lat, za parę dni. Ale dalej był alkohol w moim życiu. I takim byłem kochającym tatusiem, że tak starszy syn wychował się w rodzinie zastępczej, a młodszy syn w wieku 10 lat poszedł do domu dziecka i był w domu dziecka 4 lata. Bo jak się nawróciłem, dopiero walczyłem o niego i Pan Jezus mi go oddał. No i mieszkamy od 11 lat razem mieszkamy w domu. I ja z żoną żyłem w separacji i z żoną się pogodziłem, mieszkamy razem z żoną. Starszy syn, który mnie kiedyś nienawidził, teraz mówi, tato, ja cię podziwiam. W międzyczasie w wieku 50 lat, bo w 2014 roku skończyłem jeszcze liceum, takie zaoczne. W 2017 roku, tu razem z bratem Mirkiem do Warszawy, skończyliśmy na wyższej szkole teologiczno-społecznej taką pomoc dla ludzi uzależnionych, taka terapia. No i teraz służę Panu Bogu, Jezusowi. Jestem szczęśliwy, że mogę tu stać i powiedzieć każdej osobie, która to jest, że Jezus Cię kocha. Mamo, zmienić Twoje życie. Pan Jezus leczy wszystkie Twoje choroby. Leczy wszystkie choroby Twoje i ratuje Twoje odzgubę życie Twoje. Ja miałem taką sytuację w 2008 roku podczas picia alkoholu. Była taka sprzeczka, awantura i zostałem pobity. Tam zmasakrowano mnie po prostu. Lądowałem w szpitalu. Miałem rozrowego, potwardówkiego kraka mózgu. Nieprzytomny leżałem. Właściwie to już nie żyłem. Podłączony pod respirator, zaintubowany. Maszyny do mnie oddychały, ja już nie żyłem. Miałem preparację czaszki, tą czaszkę mi wypruto. Wszyto mi w powłoki brzusznej, tak z odkrytą głową, tym skorym jako na usta naciągniętą. Chodziłem 3 miesiące i po 3 miesiącach, jak mi wkładano tą czaszkę z powrotem, to jakieś tam lekarze popełnili błąd i miałem drugiego kraka mi zrobili i znowu lądowałem na OIOM-ie. 3 dni leżałem pod respiratorem, byłem zaintubowany, znowu maszyny za mnie oddychały, bo mnie już nie było. I kiedy doszedłem do siebie, przyszła pielęgniarka, mówi do mnie: Panie, dostałeś Pan od Boga nowe życie, szanuj to Pan. Ale to jakoś do mnie nie dotarło, wiecie, jak był nawet obchód. Tak wkoło łóżka się lekarze zebrali, mnie się pytają, jak się Pan czuje? Ja mówię, dobrze się czuję. A byłem powiązany, do łóżka przywiązany, celnik założony, do łazienki mi nie pozwolono chodzić. Lekarze mi nie wierzyli, że mi nie, oni naprawdę nic nie było, się dobrze czułem. A obok mnie leżała kobieta, miała taki podobny uraz, miała operację na głowę, to jak ważyło, tak leżała. Jak mówię o tym, żeby tak właśnie uświadomić, jaką wielką łaskę mi się Bóg okazał, ale mimo to, wiecie, to do mnie dotarło. Ja wyszedłem ze szpitala, był 2008 rok, jesień była i dalej żyłem starym życiem. I dopiero w 2009 roku Bóg postawił na mojej drodze człowieka, który mnie zaprosił na taką chrześcijańską grupę wsparcia.
I tam chodziłem, nie wiedziałem, o co tam chodzi. Mówię, coś w tym jest, ale o to tu chodzi. I chodziłem tak z rok czasu jako sympatyk. I po roku taki przyjechał też kaznodzieja, to był Leszek Korzeński. On opowiadał świadectwo, jak się nawrócił, dostał Nowy Testament, to on przez 8 miesięcy w każdą wolną chwilę czytał Nowy Testament, ileś tam przeczytał ten Nowy Testament. A w moim sercu, wiecie, taka się pobudziła, to było dokładnie 2010 rok, 10 kwietnia, jak była katastrofa smoleńska, panie, to dokładnie pamiętam tą datę, była katastrofa smoleńska, czy ten polep nas rozbił tam. I ja, taka była zazdrość w moim sercu, mówię, ja swój rekord pobiję. I rzeczywiście tak było, że przez rok czasu, non-stop, każdą nową chwilę czytałem Nowy Testament. Za wiele z niego nie rozumiałem, ale czytałem, za wiele nie rozumiałem. I po roku czasu, na takich pierwszy raz, na takich dniach byłem jak tutaj, to było w Wiśle w 2011 roku, pojechałem tam w marcu. I co ja tam przeżywałem na takich dniach jak tutaj, to ja dziś dnia nie potrafię opowiedzieć. Tak mi się bardzo Duch Święty dotykał. I no, chodzę do tej pory z Bogiem, jestem szczęśliwy i chwała Bogu za wszystko. Dzisiaj jestem synem i wierzę, że syn też będzie ubłogosławiony i wierzę, że w marcu tu przyjadę już ze starszym synem i z żoną i będzie cała rodzina moja zbawiona. A Bóg będzie z tego chwałę. Amen. Mamy chodzić w wierze, a nie w oglądaniu. Amen.